Norik z Kajem się zebrali i na Saksy wyjechali. Żniwa w Łodzi się odbyły i tabele wywróciły. Bawarscy Proszę? Rolnicy przyjechali Proszę? I plony zmietli spod nosa. Tak jest, no jakby nie było. Landshut wyprzedza Orła. Landshut wygrywa z Orłem. Landshut za 3. Landshut za 5 z Orłem tak naprawdę. Więc dzieje się, dzieje w tej pierwszej lidze. A do tego mamy prześwietny mecz, który no łódzka arena to jednak, Darku, jak to mówisz, twoja ulubiona, ale że tam tak namiesza ten zespół, ten Beniaminek. No. Ci tacy sztywni Niemcy, którzy tylko mieli u siebie wygrywać, coś się dzieje. Chociaż wiadomo było, że i nawet w Krośnie 43 punkty zdobyli. Tak jest, nie wspominając, że i Dun, i Francuz, ale też jakby zniemczali trochę w tym Landshut. Ja powiem ci szczerze, że jestem trochę zniesmaczony tym widowiskiem. To znaczy ono się potem zrobiło, okej, okay, do tego przejdziemy, do tej tak naprawdę młódzki, którą właśnie Bawaria zafundowała Orłowi. Zanim do tego przejdziemy, to oczywiście zapraszamy, kochani, do wsparcia naszego kanału, nawet za 5 zł kibicu Łodzi, czy kibicu ACL Landshut, inaczej nie potrafię, to tam możecie oczywiście dodać, nie musicie do zarządu wchodzić, ale jakbyście chcieli nam tę zabawę lekko zasponsorować, to czemu nie, oprócz tego Park Maszyn na Instagramie i Twitterze, tam się też udzielamy, a Patryk informuje wszystkich na kanale otwartym na Facebooku o nadchodzących odcinkach pod Maszyn Park. No właśnie, Patryku, to nie była ta, można powiedzieć, motoarena, którą pamiętałem. Natomiast myślę, że tutaj zacięty był do końca ten pojedynek, bo bonus się już przed nominowanymi rozstrzygnął, to jednak 46 do 44 to jest naprawdę godzien odnotowania występ Landshut, które jedzie najlepszy mecz na wyjeździe. Tak, jedzie świetnie, jedzie przede wszystkim z juniorami, którzy pokazali, i szczególnie ten oczywiście główny ich główna gwiazda, czyli Norik Blodorn, mecz życia, można powiedzieć, 11 plus 1, najlepszy zawodnik swojej drużyny i tak naprawdę no, do spółki z nowym zawodnikiem, który zagościł tutaj, nie wiem czy na stałe, ale chyba wypożyczony jest, Kim Nilsson, debiutował w drużynie, to bieg nawet wygrał, chociaż zbytnio tam nie powalczył, może to nie jest debiut na miarę Timo Lahtiego czy Nikkeja Laja Klinda w tej pierwszej lidze w tym roku, ale to wystarczyło na to, żeby właśnie ten wspomniany orzeł ograć i rozpocząć no, wylew brzydkich słów pana na pewno Skrzydlewskiego. Tak jest, o ile dobrze pamiętam, to masz rację, to był kontrakt podpisany. Kim Nilsson nie miał żadnego wcześniej parafowanego z żadnym klubem w Polsce, więc to jest świeżuśki, nieśmigany jeszcze i na początku jednak, no może okej, niekoniecznie ten debiut, bo 5-1 dostali w biegu z nim, ale mimo wszystko widać, że jednak ten lider, czyli Martin Smoliński, nie wróci i ciężko będzie bez niego, chociaż bez niego jest naprawdę nieźle i to bez Kima Nilssona tak naprawdę. Ale tak, Patryku, ten Landshut przyjechał, no, Norik Blodorn robi niesamowitą dzisiaj robotę temu zespołowi i to, co naprawdę ich ratowało i w ogóle w całym meczu, ale na początku, to na pierwsze 10 biegów mieli tylko 4-0 i w ogóle w całym meczu mieli ich 5, bo potem tylko właśnie wspomniany Nilsson zrobił w kolejnych 11, czyli aż 10 biegów poszło Łodzi. I tu była ogromna przewaga. Tak naprawdę w trójkach dorównywali dzięki liderom właśnie temu Orłowi. Nikt z więcej niż z jednym zerem nie zakończył tego meczu. Jeden Bach-Huber zrobił 1-0, a trójka właśnie, ile tam pamiętam, Berger między innymi. Natomiast to nie było jakieś straszne. A z drugiej strony ta Łódź, można powiedzieć, toczy ta ich choroba na tym torze, bo to nie jest jednak ich atut. Dlaczego? No myślę, że dlatego, że jest taki świetny tor do ściganek, chociaż można powiedzieć, że jednak też tutaj zaważył błędy taktyczne, no bo jak można to nazwać inaczej, kiedy właśnie jechali na
wypchnął na, można powiedzieć, 3-3, tak? I gdzieś tam blokowali tego Bloodhorna w tym 13 biegu. I nie, przepraszam, jakaś bzdura, co ja gadam. Nie w 14, tylko w 10, kiedy to właśnie Kościół i Nowak. Kościół. Tam też cztery mijanki naliczyłem, ale strasznie taktycznie pokpiony ten bieg przez miejscowych, bo niby fajnie, że Kościół po wyprzedzeniu Bloodhorna no, gdzieś tam starał się blokować tego Niemca, żeby może Nowak wyszedł i gdzieś tam dowieść może 3-3, chociaż w tym momencie jechał jeszcze na 4-2. I ostatecznie tak się ułożyło, że minął go junior, ten, nie wiem, teraz Darku 17 lat chyba, na samej mecie, więc no takich wyjadaczy miejscowych, że no to nie mogło już być lepiej, bo naprawdę pokpili strasznie, a już mieli 8 punktów przewagi przecież po 9 biegu. Wydawało się, że spokojnie to wszystko dowiozą, że nawet nie pozwolą wywieźć tego punktu bonusowego, a potem wiadomo, 11, 12 i 13 to są ogromne uderzenia po 4-2, gdzie właśnie ten nawet Nilsson wygrywa bieg i to bardzo ważny. Więc ta trójeczka naprawdę przysłużyła się mocno tej wygranej. Zresztą jak każdy jeden punkt. Jakby nie było, to w końcu wygrali 2 punktami tylko. Tak. No wiesz, i ten Darku 15 bieg. Taki już chyba będzie wspominany jako lekko kontrowersyjny do końca sezonu. No tak. Natomiast dokładnie powiedz, o którą kontrowersję chodzi, bo ja nie wiem, czy dokładnie sobie zapisałem. No to blokowanie tego Kurca i wywiezienia. I... No to rzeczywiście... na granicy takiego faulu bardzo. Był, tak. To było ostre i tam można powiedzieć, że niby nie karamy za to takie jazdę defensywną w ten sposób, natomiast rzeczywiście tutaj nie chcieli odpuścić tego i przeważyła troszeczkę ta gorąca głowa. Można powiedzieć, nad zdrowym rozsądkiem. Kai Hukenbeck za to wykonał kapitalną robotę właśnie, żeby tego Kurca tam nieszczęsnego wstawić, bo on zrobił tę kapitalną robotę, po której zamiast 5-1 dla Łodzi jest tylko 3-3. I koniec końców właśnie najbardziej niedoceniany... No kapitalną robotę, Darku, ale właśnie czy to nie jest tak, że jakby się naprawdę uparło, to był bardzo ważny, najważniejszy, no, ostatni bieg. Jakby ten Kurc się uwziął i się wywrócił po tym ataku, to czy nie był po prostu Kai wykluczony i zupełnie inna sytuacja przed tym biegiem. Zawsze tak jest, że jak się utrzyma, to nie mamy tego, niewyćwiczony jest to mięsień, jeśli chodzi o przestrzeń żużlową, że wtedy no, w końcu się nie wywrócił. Tak? I jest wiele razy, kiedy te sytuacje są, kiedy zawodnicy się nie wywracają i potem do tego zawsze inne te takie kontrowersyjne porównujemy, że ktoś jednak się utrzymał. No ale to jest problem, że nie zawsze można 1-1 porównać. To jest ten problem z tym żużlem i dlatego będziemy się żarli, jeśli chodzi o niego, no bo, do Darku, końca. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to... Naprawdę, już nieraz było poruszany ten temat, że nie musi się zawodnik wywrócić, żeby był wykluczony. To już nieraz w tym roku było dużo kontrowersji z tym związanych, ale właśnie, że sędzia powinien potrafić rozsądzić atak, a nie to, co się po nim wydarzyło. Tak? Tak nawet jest. Po biegu wykluczać zawodników, a nie ten się utrzymał i teraz będziemy i cała ta gawieć nasza żużlowa, tych wszyscy eksperci od pana Sygielskiego zaczynając, no ten to się nie wywraca, ten się wywraca. Chodzi o ten atak, czy był czysty, czy nie. Koniec tematu. Jeżeli stracił ktoś pozycję po bardzo mocnym ataku, takim bezpardonowym, to trzeba go wykluczyć i naprawdę to drugorzędne, jak trzeciorzędne już... powinien mieć znaczenie to, ktoś się utrzymał na motocyklu. Słyszę fan klub Petera Pawlickiego, który cię teraz łaja, mówiąc, że przynajmniej gdzie tam, przecież czyściutki, tak się jeździ na żużlu, a zmarzli kto? Więc tutaj można do końca, no to jest właśnie ta nasza, ten dyskurs nasz publiczny, jeśli chodzi o ten sport. Zgadzam się z tobą tutaj, że rzeczywiście trzeba szkolić się jednak dużo pracy przed nami, ale tak, Hukenbeck to bohater Landshut, natomiast niestety Łódź ma swoje problemy, ta zapaść, bo jeszcze tam była szansa, przechodząc już lekko, Patryku, do zespołu Devils, ale tylko dokończę, że tam była szansa jeszcze na bonus nawet właśnie po tym 8 biegu, gdzie tam było 5-1,
w dziewiątym, przepraszam, Becker z Iversenem, no ale potem dziewiąty, problem, tak, że Nowak robi to z Kościuchem 1-5 zaraz wek. Nowak, który ma ogromną przerwę, bo po piątym biegu kolejny to jest właśnie dziesiąty, w którym jedzie i tego już nie czuje. Potem znowu 2-4, 2-4, 2-4. Idzie ta seria taka, że już potem ten bonus tak naprawdę to jest mrzonka jeszcze o, trzeba drżeć o zwycięstwo. Tak jest, Kai Hugenbeck, 11 punktów, świetny mecz. Kolejny Niemca, zresztą tutaj można wymieniać mecz po meczu w tym sezonie. Niesamowity zawodnik, nie wiem, chyba drugi zawodnik w lidze, jak dobrze pamiętam. Kim Nilsson właśnie w tym debiucie 5 punktów w 5 startach, plus bonusik. Eric Ries na wyjeździe swoje, można powiedzieć, 2+1 w 3 startach. Mats Hansen całkiem nieźle, jak na 4 biegi, 6 punktów w jego wykonaniu. Dimitri Berger po początku bardzo słabym, potem tak się przełożył, że niesamowicie to wyglądało od tego swojego trzeciego startu. 8+1 w 5 startach. Nolik Blodorn, o którym mówiliśmy już, gwiazda niezaprzeczalna tego meczu, najlepszy zawodnik, bo tak jak Hukenbeck 11, ale jeszcze dołożył bonusika. I Erik Bachhuber 3 punkty, też niesamowicie ważne w tym meczu. A co ciekawe, Blodorn takie punkty robi, a biegu juniorskiego nie wygrywa. To prawda. A propos tego Bachhubera, to oczywiście te punkty za darmo zdobyte, te 2, ale na Berger, tak? Więc kolega, który generalnie dzieje o wiele lepsze zawody, ma 8+1, tutaj nie potrafi z juniorem się rozprawić, bo tam był z tego biegu wykluczony właśnie, źle pamiętam, tam Becker defekt miał na drugiej pozycji, ale mimo wszystko właśnie to na 5-1 jechali wtedy, na 1-5. Para Landshut, rzeczywiście Norik Blodorn, kat najlepszego zawodnika, który nie jedzie dobrego sezonu, jak na lidera, można powiedzieć, przystało Luka Beckera w tym spotkaniu. Czy to za, jeśli chodzi o zwycięstwo, czy walkę o inne punkty, to wygrywa trzykrotnie z Beckerem właśnie. Dwie trójki robi na nim i jedną, o ile dobrze pamiętam, jedynkę w biegu 13, bardzo ważną. No każdy robi te punkty ważne, tak naprawdę tylko ten Eric Ries, ale on też ważne punkty przywozi i ten Nilsson, który no może średnio to jakby dzisiaj tutaj nie świeci za dobrą, bo poniżej jakby nie było, no nie, przepraszam, poniżej nie, ale no prawie jeden punkt na bieg. To samo Bachhuber, ale tutaj u niego to zupełnie inna sprawa, bo to jest ten drugi junior. Tutaj wszystko się powinno i opierało do tej pory na Blodornie. Dzisiaj to zupełnie inaczej wygląda i tak naprawdę no, głównymi właśnie aktorami tego spektaklu od strony Davis to właśnie, tak jak mówimy, Hukenbeck, Berger. Nie wiem, Darku, czy zauważyłeś, jak on właśnie nagle w tym swoim trzecim starcie, no taką został prędkość jak nikt w tym, nie wiem, to nie było pomiarów, ale niesamowicie go zerwał i tak samo w tym drugim, kolejnym swoim starcie i tak pomyślałem sobie, że z takim Hugenbeckiem w takim sztosie i z takim Berger już nakręconym, który jest niełapalny, no to wyskoczą jednak w tym 15, a tam jednak no nie było tak łatwo, żeby to no wygrać. Berger i Blodorn, no Berger miał bardzo ważną tutaj funkcję, bo zjechał z Norikiem, który przecież jeszcze jakichś genialnych meczy rząd pod rząd nie jedzie w tym sezonie, więc to była bardzo odpowiedzialna decyzja i sprawdziło się, bo raz 2-4, 4-2 wygrali, raz 5-1 właśnie ta para i tutaj Dimitri jak, no iście naprawdę szkapa roku, przynajmniej na wyjeździe, w tych dwóch biegach. Mats Hansen to jeszcze nie jest ten Mats Hansen, chociaż 6 punktów, tak jak mówiłeś, przy 46-44 przy takim wyniku każdy punkt, nawet ten jeden z bonusem Risa, ale na Grygolcu, ile dobrze pamiętam, się mocno liczy. W takim razie Łódź niestety, Nils Christian Iversen, lider w ogóle w tym sezonie znowu po tym meczu, ale i ten chyba, o ile dobrze mi pamiętam, bardzo blisko z Kurce są 12+1. Tylko jednym przeciwnikiem przegrywa na początku i jest to Kai Hukenbeck. Luke Becker pomimo defektu 7 punktów w 5 startach, Marcin Nowak 6+1 w 5, Norbert Kościuch 4+1. To nie jest sezon Norberta. Brady Kurz pomimo tej zerówki całkiem przyzwoity mecz w ostatnim biegu, bo 11 w 4 pierwszych. Nikodem Bartoch, tym razem tajna broń jak poszła, tak nie wypaliła, 1 w 2 startach. Mateusz Dul po wygraniu biegu juniorskiego potem właśnie pokonał jako jeden z dwóch zawodników Norika Blodorna w tym meczu 3 punkty w 3 i Aleksander Grygolec, tak jak Nikodem Bartoch, w sensie no 0 punktów, ale ci dwa juniorzy nie wypalili.
No właśnie, pokazuje się ten Iversen jednak po tych słabszych meczach, gdzie mówiono o tym, że no czemu tego Lechtiego oddano, to jednak tutaj mecz jednak przegrany, a jednak no, pokazuje nie, że na tle słabego zespołu jest słaby, tylko zespołu, który zdobywa 44 punkty, traci tylko 2 tak naprawdę. I tutaj ciężko się do niego przebić. No i w ogóle no, przegrywa z Huckenbeckiem w swoim przedostatnim starcie. Wiadomo, ten 15 wygrywa, więc tutaj zawala, można powiedzieć, wszystko Kurz, ale też no, zostaje pokonany przez Huckenbecka w swoim pierwszym starcie, więc tak jak powiedziałeś, tylko Huckenbeck chociaż 2 razy go mija. Becker, no trochę pechowy ten mecz, bo 7 punktów to już jest niezły wynik, a jakby doliczyć do tego, że jednak jechał na defektującym motocyklu w jednym swoim biegu, to też tych punktów mógł naopać więcej. No Kościuch, no, Nowak można powiedzieć mniej niż powinien u siebie, ale Kościuch to jest znowu ta kula u nogi, można powiedzieć, od kilku meczów i nie potrafi się pozbierać. Mówiono o jakichś problemach sprzętowych, coś może z jego formą, ale no to miał być lider, tak? To jest klasyczny Achilles pięty. Bo inaczej o tym nie można powiedzieć. Tak, no, miał troszeczkę z początku, gdzieś tam był widoczny, walczakiem był przede wszystkim ta obrona przez Blodorna, to był bodajże bieg chyba 11. Tak, gdzie przegrał walkę o 2 punkty, Berże wtedy wygrał, ale rzeczywiście taka przeplatanka i szkoda, że Marcin Nowak. No nie można tutaj powiedzieć, że ktoś zawinił strasznie, bo każdy, w zasadzie znajdziemy oprócz Nilsa, Christiana Iversena i Kurca, bo ten nominowany trzeba mu wybaczyć, tak, to są, zresztą jak mówiłeś, po tak ostrym ataku utracone punkty, że tutaj nie ma się co czepiać, ale jednak gdyby ten Marcin Nowak pojechał tak, jak zwykł był ostatnio przecież na wyjeździe, jak, nie, więc jak nie Marcin, więc tutaj trochę, no to musiał chyba 9 punktów było, z tego co pamiętam. Tak jest, musiał sobie odwrotnie tutaj to wszystko przełożyć, żeby średnia na koniec zawodów się zgadzała. No i ja tak naprawdę nie wypisałem sobie wszystkich tych mijanek, bo gdzieś tam początek meczu to oglądałem w aucie, ale wiem, że no, wyszło mi chyba z 11, że 12, nie licząc z 3 biegów, których nie podliczałem, więc całkiem niezły te zawody od tej strony właśnie mijanek i to naprawdę oba mecze, więc fajnie, że ta opcja była, jest w tym odtwarzaczu Canal Plus, że jednak jeden mecz sobie można cofać, a drugi oglądać, bo tak to robiłem, te notatki, Darku, ty chyba też, że Zieloną Górę sobie cofałem i tam nie patrzyłem na wynik, żeby się emocjonować, a tutaj musiałem niestety na bieżąco pana Durdę słuchać, no, tak jest. Taki los. Nie było za wiele tutaj wielkich ściganek, ja sobie odnotowałem na przykład pojedynek Hansena z Beckerem i Blodornem w biegu numer 4, o ile tak jest, dobrze pamiętam, koniec końców 4-2 wygranych przez Landshut. No i bieg 14, kiedy tam oczywiście Blodorn wygrywa, ale Becker z Nowakiem robią Nilsona, nieszczęśnika, i z 1-5 potencjalnego przez chwilę dla Łodzi robi się 3-3. W takim razie, Patryku, rozdajemy komuś podkowy, scyzoryki i inne przybory toaletowe za ten mecz? Powiem tak, 5 mijanek naliczyłem w 14 biegu, więc nawet sobie zapisałem, co za bieg. Niesamowity Blodorn walczący z Beckerem. I właśnie to, co tam z tyłu się działo, że raz, że Nilsson wpadł na Blodorna, potem jakoś się pozbierał, minął Nowaka, a ten go potem jeszcze śmignął na kres, to można powiedzieć. Więc tutaj jest bieg, moim zdaniem, całego meczu. Oczywiście taka skucha meczu to może być ten 15, bo ciężko to rozstrzygać, ale no mocno tutaj kontrowersyjna sytuacja, no ale Blodorn, jakby nie było, to jest dla mnie bohater i bez dwóch zdań fantastyczny występ młodego zawodnika. Tak jest, dostaje od nas kilka t-shirtów, bo skoro miasto Łódź, to i przecież włókniarze, w cudzysłowie, tekstylia i tak dalej. Tutaj kapitalna robota. No to tyle, jeśli chodzi o ten w takim razie mecz i rozdane
laurki. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że Nils Christian Iversen, co ciekawe, bardzo dobry mecz, ale aż 3 razy traci pozycję na trasie, więc mogło być o wiele lepiej. A Blodor rzeczywiście, jak sobie patrzę na moje, bo naliczyłem 14 w tym meczu, to mijany był 4-krotnie, ale 3-krotnie według mnie i tę pozycję odzyskał. 10. kolejka w takim razie i... Ale to Iversen też musiał chyba odzyskać, bo skoro skarczył 2 nie, punkty, no, to... Iversen więcej by... no i nie naliczyłem tutaj Nilssonowi żadnej mijanki. Jeszcze do tego, bo 2 razy Hukenbeck go zrobił, raz Berże. Natomiast, Patryku, 10. kolejka, Łódź zremisowała u siebie z Zieloną i jedzie do Zielonej właśnie. No i Devils, które przyjeżdżają nad cieplutkie rodzinne morze. Tak, no tak, cieplutkie, porównując te morze tutaj północne, które mam w Hadze, to faktycznie to jest cieplutkie morze. Mm-hmm. Wydawało się, kochani, jak myślicie, że Bałtyk to jest zimne morze, to wpadajcie do Holandii tutaj tak na Szejek Siewenigę. Tak, tak samo, niemożliwe. Więc no tak, Zielona Góra sobie pewnie odrobi te morale i poleczy rany, poliże je w tym dość moim zdaniem łatwym meczu u siebie. Mówiliśmy o tym 51-39 przy okazji poprzedniego meczu, a Gdańsk, mam nadzieję, że choć te Devilsy takie rozpędzone, to zatrzymane zostaną w Gdańsku i będzie ten bonus, więc no takie 48-42, mam nadzieję, że ten Timo Lahti z Rasmusem, który ostatnio awansował do Grand Prix Challenge, chociaż tak naprawdę pozostawił w pokonanym polu beznadziejnych zawodników, jeśli chodzi o pierwszą ligę, tam od 20 chyba czwartego zawodnika pierwszej ligi, to był chyba za nim zaraz, więc nie było jakichś rewelacji, jeśli chodzi o ten wynik, ale jakby nie był, awansował, więc to są moje wyniki. Nie wiem, ten Gdańsk, który zrobił aż 43 punkty w Landshut, to był wtedy ten okres naprawdę kapitalnych pojedynków na wyjeździe, bo i tam blisko w Zielonej Górze wtedy było, więc tutaj myślę, że jest szansa na bonus. Ja typuję skromnie 46-44, ale przynajmniej tak przed chwilą jeszcze myślałem, ale myślę sobie, że jest szansa na 48 punktów tutaj dla Gdańska, więc taki przedział myślę, że stawiałbym nadal na dwupunktową, ale nie zdziwię się, bo jednak nie przekonywuje mnie tak dobra postawa. To i tutaj był tor do walki, nie? Tu Moto Arena lubi tych, którzy lubią walkę i wiedzą, jak się przełożyć, a w Gdańsku nieważne, czy jesteś walczakiem, czy nie, nie łapiesz tych kątów, nie wychodzisz ze startu, to amen, plac. A Zielona Góra? No właśnie, 51-39 liczę, że jednak Zielona Góra jest rozpędzona, ta porażka w Bydgoszczy obnażyła jej słabości, ale na swoim torze to jest zupełnie inny zespół mimo wszystko. A jeszcze chciałem coś dodać, Patryku, do Łodzi. W zeszłym roku ile razy wypominaliśmy, że mają pecha do sędziów, czy do ich dziwnych decyzji, i chyba to właśnie z Hukenbeckiem i Kurcem to tak się wpisuje trochę w tę tradycję łódzką. No niestety, taki może ich los, zobaczymy, jak to będzie dalej w tabeli, bo się zaczyna wszystko cisnąć i naprawdę może być ciekawy. Wesprzyjcie nas, kochani, na patronite.pl, jeśli taka wasza wola. Tam nasz profil pod wpisaniu Park Maszyn. Park Maszyn też to nasz alias na Twitterze, na Instagramie. Tam zapraszam oczywiście do kontaktu i do śledzenia nas i obserwowania na Facebooku. Tam też powiadomienie o nowych odcinkach. Tam oczywiście alias Maszyn Park. Tak jest, oczywiście jeszcze o godzinie 19 jest mecz Zielonej Góry właśnie w Bydgoszczy na naszym kanale i potem Częstochowa z Toruniem. To tyle, jeśli chodzi o ten weekend. Kłaniamy się nisko. To nie było za nic. Dankeschön.